Brodawki wirusowe to niewielkie narośla na skórze wywołane wirusem brodawczaka ludzkiego. Najczęściej występują w okolicach dłoni i stóp. Kurzajki mają wygląd okrągłych, nitkowatych lub nieregularnych tworów w kolorze skóry. Mogą również przybrać kolor żółtawy bądź brązowawy. Brodawki mają chropowatą lub gładką powierzchnię. Pojedyncze zmiany nie przekraczają średnicy 10 mm. Mogą się ze sobą zlewać, tworząc większe zmiany. Pojawiają się nagle na dotychczas gładkiej skórze. Pojedyncze, niewielkie kurzajki na dłoniach i stopach możesz bezpiecznie usunąć samodzielnie w domu. Zacznij od dostępnych w aptece bez recepty preparatów w płynie bądź domowych zestawów do wymrażania. Jednym ze sposobów jest zastosowanie preparatu w płynie na kurzajki. Sprawdź, jak to zrobić. Przed aplikacją produktu na brodawkę zdejmij z palców biżuterię ze względu na możliwość wystąpienia obrzęku podczas zabiegu. Następnie zabezpiecz zdrową skórę wokół zmiany przy pomocy gęstego, tłustego kremu lub wazeliny. Na czystą i suchą powierzchnię brodawki aplikuj preparat zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. Nie stosuj preparatu na znamiona ani uszkodzoną lub zapalnie zmienioną skórę. Nie stosuj również preparatu na twarz, okolice oczu i na błony śluzowe. Czas terapii zależy od rodzaju użytego preparatu i przy regularnym stosowaniu, zgodnie z zaleceniami producenta, średnio trwa od 4 do 6 tygodni. W miejscu aplikacji preparatu możesz odczuwać lekkie pieczenie. Kolejnym sposobem na samodzielne usunięcie kurzajki jest użycie sprayu do domowego wymrażania. Przed aplikacją produktu na brodawkę zdejmij z palców biżuterię ze względu na możliwość wystąpienia obrzęku podczas zabiegu. Następnie przyłóż głowicę bezpośrednio na kurzajkę. Przytrzymaj ją przez czas rekomendowany przez producenta w ulotce, średnio 30 sekund. Bezpośrednio po wymrożeniu brodawka może zmienić kolor na biały. Po zabiegu w miejscu wymrażania może pojawić się pęcherzyk wypełniony płynem. Nie wolno go przekłuwać, zdrapywać ani skubać. Pęcherz należy chronić przed uszkodzeniem i podrażnieniem, na przykład poprzez zaklejenie go oddychającym opatrunkiem. Po około 10-14 dniach brodawka samoczynnie odpadnie od skóry. Nigdy nie odrywaj samodzielnie zmiany od skóry, nawet jeśli sprawia wrażenie, że zaraz sama odpadnie. Pamiętaj, przed zaaplikowaniem leków zapoznaj się z treścią ulotki. Zwróć uwagę na dawki i sposób używania zalecany przez producenta. Jeśli stosowane w domu leczenie nie przynosi widocznej poprawy, w ciągu 6-8 tygodni możesz ponowić aplikację. Nie odkładaj wizyty u lekarza, jeżeli brodawka ulegnie uszkodzeniu i zacznie krwawić bądź będzie sączyła się z niej ropna wydzielina, jak również gdy zmiana zacznie się powiększać lub dojdzie do rozsiania brodawek. Pamiętaj, że w większości przypadków, postępując zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, brodawkę możesz usunąć bezpiecznie samodzielnie w domu, dzięki temu oszczędzasz czas i redukujesz stres związany z wizytą lekarską.